jestem. Do rzeczy. Cześć wam wszystkim. Dzisiaj taki klimacik. Mam nadzieję, że kojarzycie z jakiego to filmu. Jak nie, to jest pomysł na dzisiejszy wieczór dla was. To jest film Coco. Totalny sztos. Mega ścieżka dźwiękowa. W ogóle tematyka też taka... bardzo gitarowa. Tam główny bohater coś tam z gitarą, satatata. Ale... film super. No i ta muzyka jest przepiękna. Trochę musicalowa, ale spoko. I właśnie dzisiaj sobie zrobimy ten kawałek, bo przy okazji sobie pomyślałem, zajmiemy się takim sznytem, małym sznytem. Mianowicie chodzi o to, jak zrobimy taki case study. Sytuacja jest taka, że ktoś pyta, a zagrajcie coś hiszpańskiego, nie? Ale co zagrać? No, dzisiaj nie gra na co dzień hiszpańskich rzeczy. Mieszkamy w Polsce w ogóle. No ale cóż, są takie patenty, które właśnie pozwalają na to, że coś brzmi, wiecie... za krótki poznogi, żeby było ładnie, ale coś w tym rodzaju, w sensie taka bajera po prostu, nie będzie to jakieś flamenko, coś tam, bo to jest tylko taki mały element, żeby po prostu był taki smaczek, a nie jakieś takie szczególne, stylowe flamenko, coś tam, bo na to by trzeba było pół życia, żeby się nauczyć tak pełną gębą, profesjonalnie. Ale nic, lećmy sobie po kolei. Zaczniemy od małego ćwiczonka. Wyświetli się wam tutaj. I teraz tak, co i raz będziemy sobie sięgali po takie ćwiczonko, bo bardzo je lubię, bo co i raz one poruszają inne techniki na gitarze. Granie na gitarze to jest mieszanina różnych technik. Tutaj kostkowanie naprzemienne, co nieraz gadam, jest legato. Czyli to takie, że się dokłada palec albo pull-offy. Jest string skipping, że omijanie struny. Że nie zawsze gra się na tej sąsiedniej strunie, co nie? Także dużo takich fajnych arpeggi są. Dużo fajnych technik. Będziemy sobie o tym co i raz mówić. No i jak zwykle jakiś utworek. Więc dzisiaj sobie bierzemy pierwsze ćwiczonko. Alternate picking to coś wam znajomego, czyli kostkowanie naprzemienne. Będziemy sobie jechać. I teraz tak, rozczytajmy na początku to wszystko, co tam jest napisane od początku do końca. Dużo tych zer, jest duża powtarzalność i najlepiej sobie też luknijcie tylko na te progi, które są napisane. Czyli będziemy mieli pustą, później drugi, trzeci, piąty, siódmy, ósmy, jedenasty i dwunasty, co nie? I teraz... Czemu chciałem w tą stronę? Bo to ono trochę łatwiej, żeby polecieć po całości bez problemu. Tak to ma przyjść. Możemy jeszcze z powrotem. Trochę mi się to kojarzy, takie ćwiczonko, wiecie, jak jest tam jakiś Was Be The Music, czy Mam Talent, czy coś, jak czekają na werdykt, to takie narastanie. I tam wynik, nie? Teraz dopiero. W sensie te dźwięki mają w sobie jakieś takie napięcie. Można w obie strony, można tylko w jedną do góry, jak wolicie. Grunt, żebyście byli w stanie płynnie zagrać. Spróbujmy jeszcze raz. Tak ting, tan, 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 ting, pam, 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 w takim tempie. Raz, dwa, trzy i... już sami sobie dograjcie. Ćwiczonko jest mega proste. Mam nadzieję, że mniej więcej tak wam wychodzi. Zakładam, że tak. Oczywiście fajnie to doprowadzić do porządnego tempa. Jakbym poćwiczył jeszcze by szybciej, to by było dla mnie porządne. Bo to jest takie ok. Jak na nierozegranie, to jest w miarę spoko. I teraz tak. Specjalnie tego ćwiczonka zaczyna. Fajnie te rzeczy nam się układają, bo te dźwięki, po których idziemy, to jest skala. To jest bardzo specyficzna skala. Ona jest mega charakterystyczna. Nie wiem, czy już macie jakiś pomysł, w którą krainę ona może, tak wiecie, korespondować. To jest gamma molowa harmoniczna. Ona się zwykle kojarzy tak jakoś... orientalnie, ale coś w stylu właśnie tak hiszpańsko, jakoś tak coś tam, teges, no nie? Mm.
i tak dalej, co nie? Więc jest to skala molowa harmoniczna. Zróbmy sobie taki eksperymencik. Zagrajcie emola. I teraz wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, żeby ktoś was pyta, zagrajcie coś po hiszpańsku, nie wiecie co? Najprostsza taka bajera, no nie? Coś, wiecie, zachmęcenie takie. Gracie sobie emol, ale właśnie tak, tak nie, że zdechło, nie? Tylko z zadziorem. Hadur i emol. Nie? Już się robi ciekawie. Już to brzmi tak, wiecie, przekonująco, że o, on jest klimacik, no nie? To właśnie taki wniosek można z tego ćwiczonka wyciągnąć. Właśnie tą gamkę sobie pograć. Po wyjdzie emol i połączenie. Ten hadur to jest po prostu dominanta. On tak na chwilę coś się dzieje jeszcze raz i kawałek skali z powrotem emol. To połączenie echa jest bardzo, bardzo uniwersalne, bo to jest tonika dominanta. Musiałbym wam raz to wyjaśnić na spokojnie. To może kolejną zrobimy lekcję teoretyczną taką, żeby wiedzieć czemu to działa. Czemu to brzmi dobrze i czemu to pasuje do siebie jak zagram. No ja już jest. Albo to. No dobra, nieważne. W każdym razie mamy gamę molową harmoniczną. Ona już zawiera w sobie taki pierwiastek. I teraz zagramy sobie taki fajny fragmencik. Wiecie co, ja wam zagram z nagraniem. Zobaczycie, o co mi dokładnie chodzi. A później wyjaśnię wam, co będziemy dalej z tym robić. Ej, jałka Jorono z pięknych mur błękitnych. Ej, jałka Jorono z pięknych mur błękitnych. Choćby to miało mnie życie kosztować, ja kochać cię nie przestanę. Ja kochać cię nie przestanę. Sosny najwyższej korony, Jorono, mój wzrok może cię zobaczyć. Sosny najwyższej korony, Jorono, mój wzrok może cię zobaczyć. Lecz jak wtedy ukryć można, Jorono? Słuchaj, sorry na początku, że tak niepewnie, ale po prostu nie słyszałem, kiedy wchodzi gitara i po wokalu tam się starałem kumać, dlatego było nierówno. No, ale coś takiego. Dużo akordowo w tym, co grałem, było dużo akordów, tam szukałem jakiegoś bicia sensownego, bo tam w oryginale... Jeszcze z tym uderzaniem chciałem robić. Do przykminy oczywiście nie będziemy robili tego w ten sposób, tylko ja tak jakoś prościej, no nie? W każdym razie tak, na początku mamy co? Bardzo mi się podoba ten kawałek, bo tu wiadomo, że to jest zrobione na potrzeby filmu, tam orkiestra, to wszystko popisane. Może jakiś tam gitarzysta flamenco to grał, ale w każdym razie chodzi o to, że podoba mi się to, że zachowali taki smaczek, stylówkę. To znaczy, że jak ona zaczyna śpiewać... Oj. Jałka Jorono sama. Z pięknych mur błękitnych. I teraz piękna gitarka. Aj, jałka Jorono. Dobra, na razie to wystarczy. Trzy akordy zdążył gość zagrać i już mi się podoba, bo początek. Jak zaczyna śpiewać ta pięknych gór błękitnych. I pierwsze co, nie na chama jak przy ognisku, no nie, gdybym miał i tak dalej, co nie? Tylko tu sobie uderzy, znowu rozłoży i no nie? Czyli
już nawet w takich prostych rzeczach, same akordy są tak zagrane, że po prostu to sugeruje fajny, fajny klimacik. Właśnie taki hiszpańskawy, no nie? Jeszcze ta gitara klasyczna, no jako specjalnie to wziąłem. Posłucham dalej. Piękny chmur błękitny. Ta-da-da-da. Choćby to miało mnie życie kosztować, ja kochać cię nie przestanę. I tu już babeczka zaczyna tak trochę a cappella, ale już klaruje się popowej time. Co mam na myśli? Że zaczynają jakoś to rytmizować. Ta ra da ta ra da di ra da di ra ta ra da di ra da di ra da ta ra da di ra da di i tak dalej, co nie? Ja kochać cię nie przestanę. Także tak, mamy ten wstępik, akordy bardzo, bardzo proste, tak jak tutaj widzicie emolek. Można grać te barowe, tutaj gramy emol 7, właśnie tutaj na siódmym progu. Ale co może być ten zwykły emol, tak jak ona zaczyna. Teraz tak, nie wiem czy znacie H7. H7 to jest taki akordzik, jak macie Adura, to złapcie go drugim, trzecim, czwartym palcem, rozczapieszcie palce, to znaczy skrajne palce idą piętro wyżej, piętro niżej, tak się rozchodzą się, nie? Nie wiem czy to widać. Czyli mamy drugi próg na pierwszej strunie, trzeciej i piątej i ten ziutek, co nam tu został, idzie na czwartą strunę na pierwszy próg. Tam mamy dźwięk dis, przez co mamy H7. Więc tak, proste akordziki, C7 możecie, albo nie, nie olewajcie, w sumie C7 też jest proste. Łapiecie zwykły C-dur i tego malucha dajecie na trzecią strunę, trzeci próg. A, mamy to. Piękne, piękne akordy. Wszystko pasuje. No i tak, zagrajmy sobie ten początek sami. To znaczy, podążajcie ze mną, możecie... Miejcie właśnie w pamięci to, bo to jest bardzo proste, o czym mówimy, ale fajnie mieć do tego odpowiedni approach, w sensie podejście, że jak ma być ładnie, tak hiszpańskawo, coś tam, to jeden trzeba rozłożyć, jeden tak zamaszyście zagrać, drugi coś tam, no nie? Zabajerować, krótko mówiąc. Jedziemy, emol. Sami słyszeliście, że właśnie starałem się, żeby miało to jakiś wyraz, żeby nie było... No to jest nijakie. To jest totalnie, totalnie nijakie. Plan. Plan, nie? Także fajnie o tym pamiętać, że nawet jak je ćwiczysz, szczególnie tak proste rzeczy, to warto pomyśleć o tym, żeby to brzmiało dobrze po prostu, nie? Lećmy sobie dalej. Teraz tak, specjalnie, bo to mam tylko do tego fragmentu, gdzie tam gdzie wchodzi ten bridge. Jak posłuchacie tego, to sobie zobaczycie, gdzie jest koniec. Notabene w ogóle ten utwór się nazywa La Llorona. To jest 2L. Llorona, co nie? Ze ścieżki dźwiękowej Coco. Co nie mówiłem tego. Ale to już będziecie wiedzieć. Dobra, lecimy sobie. Zrobiłem to tak, że to co ona śpiewa na początku, to ja rozpisałem, bo same akordy to mamy omówione teraz. A myk jest taki, że my sobie zagramy tą linię melodyczną z akordem pod spodem, z taką bazą harmoniczną, co nie? Będzie to brzmiało tak. Mam nadzieję, że mniej więcej się to pokrywało, że dobrze było słychać.
tą linię melodyczną. Teraz tak, możecie tutaj mnie oskarżyć, że gram palcami, owszem, ale można to też zagrać samą kostką. Jak to zrobić? Zacznijmy od tego właśnie, że zagramy kostką. Wszędzie, gdzie jest pion, to znaczy, że jest kilka dźwięków na sobie zapisanych, co nie? Wszędzie, gdzie jest pion, to rozkładajcie takie arpeggio, róbcie du-du-du-du-du po kolei strunki, nie? Zagram jeszcze raz wam. A, sorry. A, sorry, tu jest... super płynnie i tak dalej, ale im szybciej będziecie mogli przeskoczyć nad strunką i te dźwięki tam rozegrać po kolei, tym lepiej będzie to brzmiało i też oczywiście nie musi być identyko jak jest w nagraniu, potraktujcie to po swojemu, jak chcecie jakiś dźwięk nawet powtórzyć. Teraz się starałem po tym mniej więcej latać, jakoś nie szczególnie udanie, ale zawsze jakoś, co nie? Także tak, spróbujcie sobie kostką, wracając do tego, jak to zrobić. Rozkładacie po kolei to, co jest do zagrania, pamiętając o tym właśnie, to jest najważniejsze. Górna linia, cała górna linia, wszystkie najwyższe dźwięki generalnie są najważniejsze, bo to jest ta melodia. To jest to, co ona śpiewa. Ta ra ra ta do ta 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 ra ta ta ra ti ta ta ta. Choćby to miało mnie życie kosztować, logować się nie przestanę. Coś takiego tam jest. Ta ra ra ta ra ta ta ta. No nie? I do tego podkładam akordy. Rozpisałem to tak, a nie inaczej. Mogłem to na 10, 20, 30 innych sposobów. Ale to nie jest ważne, jest, wiecie, jest określony sposób i spróbujmy się go trzymać właśnie. Jedziemy od początku, zagrajmy sobie razem i rozkładajcie wszystkie po kolei tu. No nie, nie przejmujcie się tym, że to może nie brzmi tak super, ale jest to już jakiś sposób. To jedziemy. Sorry, jeszcze raz. Położyć cały akord barowy septymowy, to jest taki kształt, jak macie poprzeczkę na siódmym, tu łapiecie kształt E-dura i podnosicie środkowy dźwięk w tym kształcie, macie H7, to jest siódmy próg, co nie? Więc na końcu można po prostu pięknie zabrzmi. Tutaj w jednym momencie ściemniłem i to, sorry, przyznaję się, jak tam gdzie są dwa dźwięki, to spróbujcie zagrać kosteczką i palcem środkowym. Gdzie się walnąłem? Jak jest... lecimy sobie w tabulaturze, jest rozpisany E-moll, A-moll, E-moll, H7, E-moll, D-dur. I na tym D-durze mamy dwa dźwięki. Co nie? To doskonale można zrobić jednym palcem. W sensie kostką i palcem. To jest taka sama sytuacja w H7. Dwójeczka na piątej, czwóreczka na drugiej i czwarty próg, nie? Później są trójdźwięki, jak dacie radę tymi dwoma, to popróbujcie. No nie? Albo... To też ma swój charakter, takie granie kostką.
Później są rozpisane akordy, tak jak są w zwrotce. Wiecie co, my to sobie chyba dokończymy następnym razem na spokojnie. Mam nadzieję, że wtedy już ten początek będziecie mieć, to od razu go zagracie. Akordy są później takie, jak widzimy tutaj zapis w zwrotce. Emol, amol, emol, H7, to jest dwa razy i później jest emol, D-dur, C-dur, H7, domyślę, jak nie zapisałem, i też dwa razy to. To możecie sobie przegrać aż do tego bridge'a. I co? Jest tam rozpisana gama emol harmoniczna, ale nie na jednej strunie, tylko na wszystkich. O Jezu, czekajcie. Jak ja to już napisałem? Okej, już powiem. Tak. Miałem dobrze zrobiony harmoniczny. Przyznaję się. Wiem, jak brzmi, jak ją zbudować, ale... Co nie? No dobra, myślę, że o tym sobie pomówimy jeszcze następnym razem, o tej harmonicznej, żeby właśnie dwie takie hiszpańskie lekcje mniej więcej mieć. Albo jeszcze jakiś inny numer znajdę, taki właśnie zahaczający, taki jakiś hiszpański klimat. Zobaczymy. Ok, przegrajcie sobie to, rozkmińcie na spokojnie, czy się da, czy się nie da. I co? Wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejny czwartek. Do zobaczenia, pa, pa.